Dzień dobry kochani, to ja Londyneczka. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i witam Was w moim tygodniowym vlogu. I dzisiaj zaczynamy vloga czytelniczego. Mam zamiar opowiedzieć Wam o książkach, które w tym tygodniu planuję przeczytać. I powiem Wam coś jeszcze. Planowałam tego vloga zacząć kręcić już dzisiaj rano, ale mi nie wyszło, bo moja mama mnie poganiała bardzo mocno, bo trzeba było już iść. Idziemy, idziemy, bo do załatwienia była bardzo ważna akcja. A jaka? Idziemy kupić deskę do prasowania! Tak, bo ja w końcu dorobiłam się deski do prasowania. No, w końcu trzeba, nie? Ale to, wiecie, nie tak, że ja tak żyłam bez żelazka w ogóle, bo mam też parownicę i wiecie, parownicą można prasować bez deski. No ale teraz już mam deskę do prasowania z prawdziwego zdarzenia. No ale zeszło nam się trochę długo, bo po drodze znalazłyśmy po prostu taką okazję, że no nie mogłyśmy jej nie ulec. Bo po drodze znalazłyśmy taki mega duży charity shop. A w tym charity shopie było co? Wyprzedaż. Czajcie? Lumpek z wyprzedażą. I zaraz Wam coś pokażę. Tamże właśnie, w tymże lumpku była wyprzedaż, wszystko za 2 funty. I my tam właśnie kupiłyśmy taką wielką torbę ciuchów. Nie będę Wam pokazywać, co kupiłyśmy, bo to nie o tym jest mój kanał, ale generalnie radość była wielka. No i pojechałyśmy po deskę do prasowania i oprócz deski wróciłyśmy jeszcze z torbą ciuchów z lumpka. Więc sobie wyobrażacie, jakie my dzisiaj jesteśmy szczęśliwe. No ale wracając już do meritum, książki. Co też je planuję? W ogóle mój tydzień będzie bardzo zajęty, obfitujący w fajne takie wydarzenia okołoksiążkowe. Ważne też dla mnie ze względu na patronaty, które będą miały premierę w tym tygodniu. No ale do rzeczy. Zostańcie ze mną i posłuchajcie, co też się wydarzy w tym tygodniu. Pierwsza rzecz, o której chcę Wam powiedzieć, to moje patronaty medialne, bo w środę 19 czerwca, tak, mamy czerwiec, jeden, zawsze się muszę zastanowić, jaki to już jest miesiąc, bo ten czas biegnie nieubłaganie w tym roku. Tak, w środę 19 czerwca będzie premiera moich dwóch patronatów medialnych z czwartą stroną. Pierwszy z nich to Dziennik Singielki autorstwa Małgorzaty Mroczkowskiej. Ja już tę książkę miałam okazję przeczytać. I jest to naprawdę zabawna historia. O tej książce opowiem Wam więcej w oddzielnym odcinku. I co jeszcze? W tym tygodniu spotykam się z Małgorzatą Mroczkowską i będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać, a efekty naszej rozmowy będziecie mogli zobaczyć u mnie na kanale. Więc no, mam nadzieję, że nasze spotkanie Was ucieszy. Ja tę książkę już teraz Wam polecam, bo jest to naprawdę bardzo wesoła i wiecie, zabawna lektura, jak to zawsze u Małgorzaty Mroczkowskiej bywa, bo ona ma naprawdę takie zabawne, no nie można mieć zabawnego poczucia humoru, no bo poczucie humoru samo przez się jest zabawne, ale ma taki zabawny pióro, tak? Wszystko, co wychodzi spod jej pióra, zawsze powoduje uśmiech na naszych twarzach i to jest kolejna taka właśnie jej książka. Więc serdecznie Wam polecam, już w środę na rynku. Właśnie, nie jesteśmy... mamy się uśmiechać? Czy... No pewnie, my jesteśmy fajne dziewczyny, więc... Ale już się nagrywa? Nie się nagrywa, ale to będę ciąć, nie wiem. Nie będzie wszystkich naszych głupot. To się okaże. Tak. Może nie będzie co wycinać, bo to same głupoty. Dokładnie. Drugi mój patronat, również w środę, to książka debiutancka Rejs po szczęście nad jeziorakiem. Również przepiękna okładka, taka romantyczna, letnia. Żeby u mnie było takie lato, bardzo bym się cieszyła. Również moje logo z tyłu. Znowu radość wielka na tę okoliczność. Ja tę książkę zaczęłam czytać dzisiaj rano. Za chwilę opowiem Wam o moich pierwszych wrażeniach. Też premiera w środę. No, dalej w tym tygodniu planuję gotować. Dlaczego planuję gotować? Bo mam zamiar zmontować odcinek
promocyjny książki Śniadanka z czterech stron świata. Pamiętacie mój odcinek o książce Dziewczyny z wypiekami? To teraz właśnie będę robiła coś podobnego o tejże książce. Jest to książka prezentująca najpopularniejsze przepisy na śniadania z różnych stron świata. Ta książka znowu jest przepięknie wydana, jak to zwykle zresztą bywa z książkami kulinarnymi. Wydawnictwo Znak, zresztą zwykle jak wydaje książki, no po prostu są one pięknie wydane. Tutaj fotografie są tak ładne, szczególnie te portrety dziecięce, że ja już się śmiałam, że tak naprawdę te portrety można by było kopiować i tak naprawdę oprawiać w ramki i wieszać sobie na ścianę, tak? Można by sobie było zrobić galerię dziecięcych portretów, tak? Dzieci z różnych stron świata, bo są one tak ładne i tak interesujące. No niesamowite są te zdjęcia moim zdaniem. Także ja planuję sobie, nie wiem, pewnie dopiero w weekend, bo wątpię, żebym w tygodniu miała czas, wybrać sobie jakiś inspirujący przepis, stanąć przed kamerą i ugotować coś z tej książki i trochę więcej Wam o tym tytule opowiedzieć. Ale już teraz mogę Wam powiedzieć, że ta książka jest po prostu przepiękna i naprawdę inspirująca. Także to jest mój kolejny plan czytelniczy i czytelniczo-filmowy na ten tydzień. No, a kiedy skończę czytać Rejs po szczęście, czyli tą książkę, która jest moim patronatem, zabieram się za książkę, która również lada moment będzie miała swoją premierę. I jest to książka Za głosem Kristen. I to jest tytuł, który tak naprawdę rozpoczyna moją nową współpracę z wydawnictwem Rebis. I to jest książka o wyrzutach sumienia. Książka o tym, co te wyrzuty sumienia potrafią z nami zrobić, jak bardzo potrafią wpłynąć na nasze życie. I to jest tak naprawdę książka o wyrzutach sumienia nieuzasadnionych, bo to jest historia o tym, jak bardzo młoda dziewczyna ginie w katastrofie kolejowej. I no przecież, no kurczę, katastrofa kolejowa to jest wypadek, no nikt nie miał na nią wpływu, a tutaj matka i siostra tej dziewczyny jak gdyby zarzucają sobie, że mogły temu zapobiec, mogły zapobiec temu, żeby ta dziewczyna do tego pociągu w ogóle nie wsiadła. I gdzieś jakoś właśnie później obwiniają siebie za jej śmierć. Jestem tej książki ciekawa, to nie jest gruba lektura, więc myślę, że spokojnie z tymi dwoma tytułami sobie dam radę w tym tygodniu. No i dlatego, że jest to vlog, będę Was na bieżąco o moich postępach informować. Także mam nadzieję, że z radością wysłuchacie mojej historii i mojej przygody z tymi książkami. No to przechodzimy do rzeczy. Moje pierwsze wrażenia z lektury książki Rejs po szczęście nad jeziorakiem. Tak jak już wspomniałam, zaczęłam ją czytać dzisiaj rano, zaraz po przebudzeniu. Bo paczkę dostałam wczoraj, ale wróciłam do domu późno wieczorem. Już wczoraj wieczorem nie chciało mi się tak naprawdę czytać. Pooglądałam chwilę telewizji i poszłam spać. Bo ja oglądam telewizję tylko w soboty wieczorem. Tak, i to jest jedyny moment w ciągu tygodnia, kiedy ja włączam telewizor. Oglądam The Voice i to koniec, kiedy ja mam włączony telewizor w ciągu całego tygodnia. Mogłabym go nie mieć tak naprawdę, no ale mam. Dobrze, że nie płacę za żadne kablówki, bo to by się w ogóle mijało z celem. No ale do brzegu. Zaczęłam czytać rano, tak naprawdę czytałam króciutko, przeczytałam 70 stron. Tak jak już Wam mówiłam, to jest książka debiutancka. Jest to tak naprawdę historia o trzech parach, trzech małżeństwach, które tak naprawdę dobrze sobie radzą w życiu. To są ludzie z takim już całkiem sporym bagażem doświadczeń życiowych. I gdzieś tak, wiecie, spotykają się na wspólnej kolacji, odkrywają wspólną pasję. I to jest pasja do żeglowania. I gdzieś, wiecie, postanawiają, że a no to pojedziemy na żagle. No ale że to jest zima, no to po drodze wymyślają jeszcze narty. No i gdzieś tak się, wiecie, razem zaczynają spotykać. Ale jakby w tej książce póki co na tych 70 stronach niewiele się dzieje. Bo to tak, wiecie, od jednego spotkania do drugiego spotkania, dzień za dniem, taka typowa obyczajówka bez żadnych takich zwrotów akcji,
ale to wciąż bardzo dobrze się czyta. To jest taka książka, żeby sobie po prostu odpocząć, zrelaksować się, tak podejrzeć może cudze życie, szczęśliwe życie, takie życie bez większych problemów, taka od codzienność. Jedna rzecz, która mi się nie podoba i wydaje mi się, że to jest po prostu taki, wiecie, błąd debiutanta, bo pamiętajmy, że to jest książka debiutancka, że to jest taka książka dopowiedziana do ostatniego zdania. Tak na zasadzie, że rodzice wypili kieliszek wina, a dziecko wypiło sok. Czy naprawdę musimy, wiecie, słuchać tego ostatniego zdania, że zawsze jakby autorka nie zostawia nam takiego momentu niedopowiedzenia, że zawsze jest to takie, wszystko musi być wyjaśnione do ostatniego zdania, że nie ma tego takiego momentu zawieszenia, tego takiego wielokropka. I to się pojawia na każdym kroku, w każdej scenie, zawsze musi być to takie dopowiedzenie. Zobaczymy, czy to będzie się dalej ciągnęło w tej książce, czy gdzieś może w końcu autorka się opamięta w tym. Zobaczymy. Tym bardziej, że co ciekawe, że jakby główna bohaterka tej książki pracuje jako redaktorka w wydawnictwie, więc to jeszcze jakby tym bardziej razi coś takiego. Co jeszcze? Jestem jakby w tym momencie, że czekam, aż tutaj jakby coś takiego się wydarzy, bo czekam na ten taki moment, który tak poruszy tą akcję. Chyba, że to po prostu będzie taka wolno dziejąca się obyczajówka o takim zwykłym życiu. No zobaczymy, no ale no mówię wam, pomimo tego, że tutaj jakby się niewiele dzieje, to mimo wszystko to się bardzo dobrze czyta. No i ta okładka, ona po prostu zachęca. To na ten moment po 70 stronach będę was informowała na bieżąco. Także do zobaczenia pewnie jutro. Cześć kochani, to ja i vloga część druga. Tak naprawdę powinna już być część trzecia, ale jest dopiero druga, bo ja wczoraj miałam już życia po kokardę, bo jak się okazało, w parku naprzeciwko szkoły, w której pracuję, dokonano kolejnego morderstwa. A jeżeli morderstwo w Londynie, to znaczy, że wszystkie drogi wokół zamknięte, pełno policji, objazdy, i tak moja droga do domu zamiast 40 minut zajęła mi ponad 2 godziny. Więc generalnie padłam. Jak się okazało, w Londynie w ciągu ostatniego weekendu zostały zamordowane 4 osoby. Takież to bezpieczne miasto. Więc wczoraj już też i nie za wiele czytałam. Jestem gdzieś tak na 130 stronie bodajże debiutanckiej książki Katarzyny Sernowskiej, którą aktualnie czytam, więc no nie za wiele się przesunęłam. Ale za to dzisiaj miało miejsce bardzo wyjątkowe wydarzenie. A jakie? To też zobaczycie na moim kanale. A jest ono związane z tąże książką. A dokładnie z dziennikami singielki Małgosi Mroczkowskiej, bo udało nam się w końcu spotkać i nakręciłyśmy wywiad. Nakręciłyśmy wywiad, który oczywiście będzie można zobaczyć u mnie na kanale. Jakieś wesołe przebitki również umieszczę dla was w tymże vlogu i będziecie mogli sobie zobaczyć nasze kilka scenek, które oczywiście do filmu nie weszły, bo do filmu się nie nadają. Nasze spotkanie było bardzo wesołe i mam nadzieję, że jeszcze je powtórzymy. No, wczoraj też do mnie przyszła książka, która będzie początkiem nowej serii, książka z wydawnictwa Czwarta Strona, Na dobre i na złe, i mam wrażenie, że to taka trochę seria wzorowana na serialu Przyjaciele. Zobaczymy co to będzie. No musi ona jeszcze chwilkę poczekać na swoją kolej, no bo muszę się odczytać z tego, co mam zaplanowane na ten moment, ale oczywiście z radością po tę książkę sięgnę. No, co dalej? Chyba to wszystko. Teraz siadam do montowania filmu na jutro, bo jutro przecież premiery moich patronatów medialnych, więc jutro z rana
na moim kanale mam nadzieję, że pojawi się właśnie film z konkursem o tejże książce. A już dzisiaj na goniec .com pojawiła się recenzja tego tytułu. No, a jutro film z konkursem, gdzie właśnie do wygrania będzie egzemplarz tej książki, egzemplarz patronacki. To tyle. Myślę, że już teraz naprawdę wszystko Wam powiedziałam, co miałam do powiedzenia na dzisiaj. To do zobaczenia w kolejnym wejściu. Pa! Dobry wieczór! To znowu ja. Kolejny dzień mojego vloga i dzień podejrzewam najważniejszy, bo jest to dzień podsumowujący moją lekturę książki, której jestem patronem, czyli Rejs po szczęście nad jeziorakiem. Dzisiaj skończyłam czytanie, skończyłam tak naprawdę może, no dobra, 2 godziny temu, no ale po drodze jeszcze miałam moją prywatną lekcję, więc no byłam w pracy. No ale skończyłam, więc mogę opowiedzieć Wam o moich wrażeniach. Książka kończy się nieco smutno, tyle Wam mogę powiedzieć. Nieco smutno, ale z nadzieją. I tak jak już wcześniej wspominałam, to wciąż jest bardzo przyjemna obyczajówka. Taka, wiecie, obyczajówka, którą się naprawdę przyjemnie czyta. Jest to obyczajówka o przyjaźni, o takiej dorosłej przyjaźni pomiędzy małżeństwami, wiecie, którzy razem spędzają czas i jak się okazuje, stają się sobie bliżsi niż rodzina. Jakby dotykają ich problemy, tak? No bo no, gdzieś tutaj ktoś ma problemy ze swoim biznesem, ktoś ma problemy w pracy, gdzieś się pojawia choroba, poważna choroba. Co jeszcze? No nie będę Wam mówiła, bo to już byłby bardzo poważny spoiler, a nie chcę tego robić. To, co już Wam mówiłam wcześniej, no jest to książka debiutancka, jest to książka tak absolutnie debiutancka, nie debiutancka w tym wydawnictwie, ale właśnie Katarzyna Sarnowska w ogóle debiutuje na rynku, to jest jej pierwsza powieść w ogóle i no jakby no nie udało się uniknąć tutaj kilku błędów. Mamy tutaj kilka takich niespójności, które mnie drażniły gdzieś właśnie. Pojawiały się takie niespójności w charakterach, gdzieś właśnie główna bohaterka może nie mogła się do końca zdecydować, czy jej szefowa jest jej przyjaciółką, czy jest jej szefową i tak nie wiadomo było, jak ona ją traktuje i czy to jest jej koleżanka, czy to jest jej przyjaciółka, właśnie czy to jest jej szefowa. No ale dobra, no już tam abstrahujmy od tego argumentu. Ale właśnie ta rzecz, która jakby najbardziej tak debiutancko mnie denerwowała, to takie, wiecie, takie ostateczne dopowiedzenie do ostatniego zdania, do ostatniej kropki, że wiecie, że właśnie rano wstali, zjedli śniadanie, potem umyli zęby, potem wyszli do pracy. Nie, najpierw wyszli na parking, potem pojechali do szkoły odwieźć dziecko, później pojechali do pracy, po pracy zrobili to, to i to. Że wiecie, że taki każdy kolejny punkt dnia musi być opisany od A do Z. No ja nie lubię czegoś takiego w książkach i jakby no każdy już taki wprawiony pisarz unika czegoś takiego, zostawia nam te takie, wiecie, trzy kropki, że jakby czytelnik może sam sobie dopowiedzieć, co tam się dalej wydarzyło, że jakby zostawiamy coś inteligencji czytelnika, że on doskonale wie, co tam się wydarzyło. Co nie zmienia faktu, że jakby ta książka daje nam to poczucie, że jakby kolejne tomy dają nam nadzieję na fajną serię i ja wierzę w to, że właśnie, że autorka się rozpędzi, że się rozpędzi i jakby każda kolejna książka, nie dość, że warsztatowo będzie lepsza, no bo wiadomo, no każdy się uczy też na jakby swoich błędach, każdy się wprawia i to jest jakby absolutnie logiczne, ale ta książka rokuje na fajną serię właśnie takiej obyczajowej, dorosłej historii. No i sami się zgodzicie, no ta okładka jest tak ładna, że po tę książkę chce się zwyczajnie sięgnąć. No, to tyle podsumowania, no i niespodzianka. A cóż to za niespodzianka? Ano konkurs,
bo jestem szczęśliwym patronem tejże książki. O, tutaj znajduje się moje logo. Bardzo lubię patronować książkom debiutantów. Do wygrania jeden egzemplarz tejże książki. A co trzeba zrobić? Wystarczy subskrybować mój kanał i w komentarzu pod filmem napisać, że po prostu bierzecie udział w rozdaniu, że jesteście zainteresowani wygraniem tegoż tytułu. Rozdanie będzie trwało tydzień, od dzisiaj, od dnia publikacji do następnego tygodnia, do godziny 12 w południe. Dokładne daty znajdziecie w opisie pod filmem. Także, kochani, zapraszam serdecznie, życzę Wam udanej lektury, zwycięzcy przede wszystkim. Zapraszam Was do obserwowania mojego profilu na Instagramie również. Tam na bieżąco możecie podglądać książki, które pojawiają się na mojej półce, na stories. Opowiadam Wam już w ogóle na bieżąco, co do mnie przychodzi, więc tam widzicie, co się będzie pojawiało u mnie na kanale. No i to tyle. Także jeżeli mój film Wam się podobał, proszę o kciuki w górę. Komentujcie, aby brać udział w rozdaniu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa! Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego vloga.